Witamy w kolejnej bitwie kulinarnej i tym razem jest ze mną Kacper Błoński i to ja dzisiaj będę z tobą rywalizować. Mamy tutaj różne kuchnie świata, proszę bardzo, losy. Polska, Polska, ja liczę na Polskę. Nie! Co? Włoska, Włoska! A ja przeczytałam na początku końcówkę tylko, że Polska, kuchnia włoska. Ej, czyli najlepsza kuchnia. Wydaje mi się, że najłatwiejsza pod względem dań. Mój trener w sumie ostatnio też robił focaccię. To może być przystawka, nie? Focaccia. Mogę dzwonić do ludzi, żeby mi podpowiedzieli, co zrobić? Myślę, że tak. Mordo, ale to najprostsze, co mogę zrobić i najlepsze, czyli zrób dobrą carbonarę. Ja bym przez te 3 minuty wymienił tyle rzeczy, że mi się odechciało robić tą carbonarę na przykład, nie? Tu guaciale, tu skwarki złote, tu coś tam, coś tam. Jest tutaj taki sklep? Jest, z włoskimi rzeczami, no, bardzo blisko. No to kurde, dobra, to robimy carbonarę z chrupiącymi skwarkami i to jest crusher. Przede wszystkim to znajdujemy się we włoskim sklepie w Krakowie, gdzie są właśnie same takie włoskie rzeczy i robimy tak. Na przystawkę buratę z pesto i z pomidorkami koktajlowymi, oprócz tego bruschettę z pomidorkami, oliwą, czosnkiem i tak dalej. No i danie główne to jest oczywiście koniecznie lasagna, więc ja będę tutaj szukała jeszcze takich fajnych płatków lasagni. Mamy buratę i to wydaje mi się, że najlepszą jaka tylko może być. Teraz mi się przypomniało, że wczoraj gadałem z Hanią i ona mówiła, że nie lubi jajek i rzeczy z jajkami, a carbonara to jest typowa jajeczna pasta, więc chyba zmienię zdanie i zrobię spaghetti po bolońsku. Ja myślę, że docenią z racji na moje nazwisko, że spaghetti po bolońsku będzie lepsze, plus ja wolę spaghetti po bolońsku. Na przykład u mnie w domu mama nigdy nie robiła carbonary, a bolognese zawsze. No i zaczyna się problem. Będzie tego tyle, że nie będę wiedział, co wybrać. Nazire mi raggiallo. To wygląda, jakby miało od razu jakieś smaki. Dwa takie. Ziomek, który nie ma pojęcia, co robi tak naprawdę. Krem, suszone pomidory. Zaczynam się stresować. Dobra, weźmiemy to. O, jest! Parmigiano Reggiano. Dokładnie, to jest to, czego tutaj potrzebujemy. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten sklep, to mamy już wszystko. Ale super rzeczy. Dzień dobry. Dobra, wiecie co? Ja wezmę sobie na spróbowania croissantcika z pistacjowym kremem. No co, jak już się jest w takim miejscu, to trzeba spróbować, tak? Próbujemy, słuchajcie, croissanta z pastą pistacjową. To jest też coś takiego, co się kojarzy z Włochami. Także let's go. Boże, jakie dobre. O mój Boże. To jest pyszne. 10 na 10 i mam nadzieję, że będzie tak samo pyszne jak moja lasagna. No i kochani, jesteśmy już w naszej kuchni i teraz dowiemy się, kto co przygotowuje. Wyciągajmy po kolei rzeczy i ja myślę, że jeżeli zauważymy, że mamy podobne, to po prostu będziemy już wiedzieć. Taki trochę tak jadę. Okej, okay, czy robisz bolognese? Tak jest, Kacper Błoński. I ty też robisz? Nie, ja robię lasagne. Dobra. I jestem bardzo ciekawa, jak mi wyjdzie, bo to będzie pierwszy raz, kiedy robię lasagne. I jeszcze mam napoiki, żeby uzupełnić moje dania o takie drobne szczegóły. Tu będzie sok wyciskany, tu będą napoje, więc je umieję, jak będą degustować, to będą mogli też sobie zapijać. Poczuć się jak we Włoszech. Ale klimat, dobra, ja myślę, że ty mi przekonasz. Szczerze, trzymam za ciebie kciuki, ale fajnie jakby puchar, jakby mistrza gotowania został. A jest puchar tutaj? Jest. No. Nie na tym konkretnie odcinku, ale to, to jakby ja wygram, z całej tak. serii. Zaczynamy. Ja zrobię wszystko bez przepisu w ogóle. Faustynę widzę takie zagubienie. Ona się boi, że nie wyjdzie jej te danie. Wcale nie. A... w ogóle się ciebie nie boję. A u mnie jest pewność i spokój. Bo patrzcie w ogóle, jakie ja mam produkty. No to czuć głowę. Mi amor. Ciao a tutti. Buona sera. Będę mówił wszystkie słowa po włosku, jak mam. Ma che dici, ma che dici. Chociażby z kasera to się bardziej kojarzy z Francją, niż z Włochami. A camembert to już tym bardziej zresztą. Dobra. Nikt nie będzie wiedział. Zaczyna to wyglądać. Obejrzałem już TikTok, jak to robić. Dobra, robię sos. A to już jest trochę wyzwanie dla mnie. Ale szczerze, ja nie czuję teraz, żebyśmy tak bardzo mocno rywalizowali ze sobą. No, ja też nie czuję, bo to myślę, że to łatwo wygrana będzie po prostu dla mnie. Okej, okay, dobra, to już były słowa prowokacyjne. No, żeby delikatnie. Ej, gęstnieje! Gratulacje. I to z proporcjami na oko. Ale będę z siebie dumna, nawet jak im nie będzie smakowało.
To będę tak z siebie dumna. Patrzcie, jak to dobrze wygląda, jaka to jest piękna masa. Ale fajnie, bardzo się tym jaram wszystkim. Gotowanie jest super. A to wyszło? To trochę jest za grubo pokrojone, ale będzie git. Przecież nikt nie zwróci na to uwagi, mam nadzieję. To jest zupa grzybowa. Tak. A co to jest w środku? Masło, mąka i mleko oraz pieprz i sól. Ja w sumie zaczynam już przekładać. Ja myślałem, że to trzeba będzie dotować. Nie, chyba nie. Przynajmniej nigdzie nie. Nie, to powinno się robić tak właśnie. Wygląda dobrze. Za dobrze. Jak smakuje? Coś bym tu dodała. To nie do końca starczyło mi mięsa na ostatnią warstwę. O, to... To teraz przypał. Dobrze to wygląda. Ja już mam lasagne w zasadzie gotową. Ona czeka aż się upiecze. Ogarniam wokół siebie i przechodzę do robienia przystawek. Bruschetta! Nie no, ej! Ale masz przewalone, nie? Nie mam przewalone, bo moje będzie tak samo, bo... Nie, no. Kurde, bo coś nam się martwić, wiesz? Nie, bo to jak to leży, to naprawdę ma to sens. No, ja też mam nadzieję, że moja lasagne, która tam leży, też ma sens. Nie wiem, czy ta lasagne to był dobry pomysł. Ale nie chciałam iść na łatwiznę i nie chciałam robić spaghetti. Oho. Normalna sprawa. O, dobra, to było bliskie przegranej. Ja sobie, że jest kwestia honoru. Dobra. No już jest, ale patrzcie, jak to jest zasane w ogóle. Jak się to przestraszyłem. Ej, i mówiłem, żeby się rozebrać. I oto właśnie w ten sposób otwieramy wino. Nie ma sens. Najgorzej, bo tam są moje pomidory. Wracamy po tragedii, witamy serdecznie, od razu humor leczy. Wyrzucam, dla bezpieczeństwa, kochani, jak kiedyś zdarzyła się taka sytuacja w kuchni, dla bezpieczeństwa, jak się stało blisko szkła, z które się rozbiło, to dla bezpieczeństwa, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, wydupca się takie rzeczy. Wyciągam lasagne i mam przeczucie, że ona nie do końca jest taka, jak trzeba. No w ogóle wygląda, jakbym się rzeczką wydać teraz, nie? Kurde. Bo ja nie wiem, jak powinna prawidłowo wyglądać. Dobra, my kończymy sobie tutaj nasze gotowanie, a wy przekonacie się o naszych efektach końcowych już przy stole, kiedy inni będą oceniać. Dobra, kochani, w takim razie otwórzcie oczy i degustujcie się naszą kuchnią włoską. Yeah! Lasagna! Jest lasagna! O, fajnie, co to takie małe napoje? Mówiłem. Ta... Dobra, słuchajcie, widzę, że mamy tutaj właśnie deseczkę antipasti i bolognese, sok, różne jakieś takie orężatki. Ej, ja nie rozumiem. Ej, aha, ale... bo oni nie mogą nam zasugerować, więc nie mogą nam wytłumaczyć. Myślicie, nie, a jakiego smaku jest ta orężatka? Znaczy... Weź i zobacz. Dobra, tutaj są bruschetty i chyba to jest, słuchajcie, burrata. Tak jest. Ja uwielbiam i lasagno. Ej, ale konkretna ilość tej lasagne, nie? Chyba się najemy. Zacznijmy może od tych bruschet, bo łatwo jest się nimi podzielić. Proszę bardzo, niech to będzie danie A i B. Próba bruschetta. Cheers. Ale czosneczek tutaj piękny jest, wkrojony, świeżutki. Ja uwielbiam bruschetty. Ja ogólnie uwielbiam włoską kuchnię i dla mnie to jest raj teraz. Ej, dobra, ja rozcinam chyba buratkę, wiecie? Dobra. Słuchajcie. Na pewno? O, jest, okej. Uje. Te pomidory na tej bruschetcie są zrobione przepysznie. No, jest mozzarella, czyli włoskie tutaj właśnie nawiązanie. Jest też ser pleśniowy, który mi się bardziej właśnie francusko kojarzy. Ja lubię takie kiełaski. Mhm. To chyba się najlepsze. Daj spróbować. Daj spróbować. No nie, ale to, gorzkie! Nie wiedzieliśmy, co kupujemy, więc dajcie spróbować. Ale paskudne. To jest może coś takiego, żeby właśnie wyzerować swój smak przy takich przekąskach. Normalnie. No dobre to jest. Ej, jak syrop jakiś, ej, to nie jest zdrowotnego? Ale to jest do spożycia, tak? Do spożycia. Ej. No fajne, no fajna deska, fajna deska. Ten ser jest pyszny, spróbujcie sobie go. Który? Ten, taka pięta taka. Ale do czego sobie go spróbuj, bo tych rzeczy nie jest się samemu. Każdy składnik z tej tacy mam w mordzie teraz zmieszany. Ja super! Jak to połączenie? Bardzo dobre. O, a można tego soczku kumulu poprosić? Bo może nie będzie taki niedobry. Jak ty? O, ale soczek dobry, pomarańcowy. To wyciskane świeżo? Tak, ja tak zapomniałam, że połączenie sera camemberta ze sokiem pomarańczowym smakuje jak grzyk. No to... Serio? No sobie zrób. No dawaj. Pokaż, chcę poczuć grzyki w swoich ustach, jakbym nie miała przez ostatnie dwa dni. Bartek miał zatrucie pokarmowe, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi. No, zobacz. I co?
Weź se zagryź bułką. Ej, to jest to jest dokładnie... Uuu, to jest taki kwas żołądkowy. Nie, nie, słuchajcie, nie obrzydzę i tego jedzenia. Ale nie, jakby, nie, no to, że to połączenie tak smakuje, nie znaczy, że to tak ocenię, ale jakby jest mocno, no. Ja kiedyś sobie zrobiłam, wiecie, eleganckie śniadanko, kamembercik, kanapeczki, nie świeżo wyciskany soczek, zagryzam sobie i myśl sobie, nie, zżygam się. Co to jest? Spaghetti bolognese. Spaghetti. Spaghetti. Podpuszczasz. Cały czas próbuję to. Znaczy, to już wiemy, że to jest kacpra w takim razie, to spaghetti. Nie, ja myślę, tak, że jest... bo mam błoński na nazwisko, więc to musi jak być. Jak boloński. Kacper boloński. Mała dobra. Bardzo dobra. Podoba mi się, że makaron jest al dente, bardzo dobry. Taki idealnie al dente, taki jak lubię. Mięsko bardzo dobrze doprawione. Co warzywka. I to świeżutkie warzywka, czyli ktoś by pokroił, wiecie, warzywka. Nie normalnie. Nie, z warzywniaka warzywa. Kurczę, nie no, bardzo mi smakuje, szczerze powiedziawszy. No. Ja nie przepadam za bardzo za spaghetti takim najzwyczajniejszym na świecie. A to jest naprawdę nie. Bardzo dobre. Dobra, to co? Czas na drugi etap, czyli lasagne bolognese. Ja chyba raz w życiu jadłam lasagne tylko. A czy mogę taki mniejszy kawałek, bo naprawdę... Mniejszy kawałek! O, przeanalizujmy tutaj technikę wykonania. Ile jest warstw? Sporo. No, ładnie, weź to na talerz. Cztery. A dawaj, zjemy sobie bójkę. Fajnie, że mniejszą porcję mi dajesz. No na pół nas Bartkiem przecież. Na pół, no przecież co? Oj, a ja wiecie co ja lubię najbardziej? Z góry tą warstwę, bo ona jest chrupiąca. Dobra. A ja nie mogę nawet czegoś tego pogryć w aparat. Tak. O, tutaj wiecie co, ja wam powiem różnicę, zauważam pewną już, że jest mniej troszkę doprawiona. No, też to założyłem, sprawdźmy z mięskiem. Jest smaczne, ale rzeczywiście ja bym mogłoby być po prostu. Mogłoby być dopieprzone i dopodosolone. Tak? Chcę dać wam? Słuchajcie, no. Cię już Faustynka nie uratuje. Ej, słuchajcie, że jest moje. Nie, wiecie co, z mięsem z tego, słuchajcie. Gdyby ta lasagna miała tak przyprawione mięso jak w tym spaghetti, to bym nawet nie miał cienia w ogóle jakichś wątpliwości w głowie mojej. Chciałem powiedzieć, że mimo tego, że jest gorzej przyprawione, to i tak obydwa dania są naprawdę pyszne. Jest dobra robota dla obydwu tutaj kucharzy, dla obu kucharzy. Chyba oceniamy, tak czy nie? Karteta mnie jeszcze do wysypania. Dupem. Czy możemy zobaczyć na nagraniu wcześniej ta miska też tu była? Była. Kurska gubernia. O, ta lasagna jest mocno parmezanowa. Kto by tak nie dosoli? Może sportowiec z jednej strony, bo sól niezdrowa. Ale to ma sera, już jest okej. No, tak. Zatem przejdźmy do oceny już po jedzeniu i moja ocena to A. 7,5 Faustyna, B. 8,5 Kacper. Mi smakowało B bardziej. Myślałem, na początku byłem zrażony, bo myślę, że to jest zwykłe spaghetti. Okazało się, że nie jest to zwykłe spaghetti, jest to bardzo dobre spaghetti. Obydwie przystawki były takie, że wystarczyło coś wyłożyć, aczkolwiek tutaj więcej jakiegoś takiego zmysłu, może estetycznego. Nie wiem, mi to po prostu bardziej pasowało całe danko B. Dobra, moje oceny to A 7,5 i B 8, czyli podobnie jak Bartek i tutaj obstawiam osoby tak samo, czyli że deska i spaghetti było kacpra, a to było Fausti. Te przystawki były dobre, mi trochę bardziej smakowała bruschetta, bo jakoś tak skradła moje serce, ale dużo lepsze było spaghetti w tym daniu, więc dlatego tylko pół punkta różnicy. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajne. Jesteśmy bardzo zgodni w tym odcinku. U mnie również tylko pół punkta różnicy między daniami A i daniami B. I tutaj zaważyło rzeczywiście to, że te spaghetti było jednym z lepszych spaghetti, jakie jadłam. Ale bruschetta skradła moje serce, no ale jednak te spaghetti naprawdę wygrało. I tak, A 7,5, identycznie jak Julitka. I według mnie danie A było mniej przyprawione i to mimo, że sugeruje, że jest to Faustyn danie, a danie B Kacper. To ocenka jest podobna, czyli było bardzo blisko, ale jednak spaghetti smakowo wygrywa, także dostaje B o jeden punkt więcej, ale uważam, że jednak na odwrót to było, ponieważ Faustyna się uśmiechnęła, jak powiedziałeś, że to było lepsze. Wydaje mi się, że Kacper tutaj chciał, wiecie, pokazać nam, że jest mega dobrym kucharzem i zrobił ambitne danie. Niestety nie, no nie było, ciężko było. Nie wyszło, niestety nie. Słuchajcie. Ale bruschetta naprawdę była przepyszna, więc było w równo. 8, 7, Fausti, Kacper. Tutaj słuchajcie, dzięki, ryzykujemy
to, że naprawdę influencer z zewnątrz zdobędzie złotą cebulę, pamiętacie? No ale jest to też, jest obiektywni, no. Nie? Po tak. prostu to było lepsze jak dla mnie, no i... Czas ogłosić, kto wygrywa w dzisiejszym odcinku! Wygrywa... Danie B. Danie B, czyli proszę państwa... Wygrywa... Należało ono do... Gratulacje!